Dzień dobry, cześć, witam was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj taką nocną porą, bo już mi się nie chce zapalać świateł, ale myślę, że i tak kamerka będzie całkiem fajnie działać. Ta kamerka o wiele lepiej działa, jeśli chodzi o ten, ale bez żadnego światła. O, mogło być lepiej. W każdym razie, dobra, let's go. Zaczynamy sobie gierkę. Okej, potrzebujemy jeszcze jednego, jednej zgody od kogoś tutaj z obozu i teraz to jest problem, bo musiałbym pobić któregoś z nich i starałem się, czy kurde może tego Raula tutaj nie nawalić. Ewentualnie Roda. Tylko teraz właśnie tak się zastanawiam, jakby wykombinować zabójstwo Roda. Teoretycznie jakbyśmy wleźli tutaj. Ale nie wiem, bo on mnie odnajdzie. Musiałbym znaleźć jakieś takie miejsce, zwalić go łukiem. A później kurde ten, a później moglibyśmy cokolwiek coś zrobić, no bo no w ten, inaczej nie tego. Inaczej nic nie podziałamy. Dobra, spróbujmy z Raulem zawalczyć. Dobra. Spróbujmy jeszcze parę walk zrobić, chyba przywalę ci w morę. Co? Właśnie do tej... Niech ma czego chciał! To będzie dla niego kurde. Masakra, ej! Ale to jest przerąbane, masakra. Ja nie mogę, parę jakąś dobrą książkę od symetrii unitarnej? Nie, ale mogę ci jakieś fantasy polecić. Rod, odda ci miecz, więc luz. Ale jak odda mi miecz? Właśnie nie wiem, co z tym zrobić. Nie musiało się tak zdarzyć. Chcę się przyłączyć. Nie mamy... Dobra. Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Rzeczach. Jesteś rozbrajający. Zaryzykujesz zakładzik? Okej. Nie mam czasu na takie rzeczy. Dam sobie radę swoim mieczem. O, nie. Kurde, no nie mogę. Mam za mało siły, żeby się tak kombinować. No bo, nie no, ja mam siły 15, zręczności mam więcej. Kurde, i to jest problem właśnie. Teoretycznie mógłbym się nauczyć bronią. Tylko potrzeba, okej, dobra. Powiem tak, jakbym wbił level 500 expa, to mógłbym się nauczyć broni jednoręcznej. I powinno być okej. A to dupa, kurde. Na stodołę możesz się wspiąć. Wiem, że mogę się na stodołę wspiąć, ale on później biega jak debil. Wiecie co? A czy przypadkiem nie było teraz tutaj jakieś zajęcia gdzieś tutaj na farmie Sekoba? Przypadkiem? Na farmie Sekoba chyba było jakieś tam zadanie, że trzeba było te stonki zabijać. Dobrze pamiętam. Więc spróbujmy może tutaj ogarnąć to zadanko. Wbijmy sobie te z 500 expa przynajmniej. Jak bijemy 500 expa, to będziemy mieli level i możemy się broni jednoręcznej nauczyć wtedy. Pałasz bandytów. What the fuck, co to robi pałasz bandytów? Ciekawe. No tutaj widzę, że mamy też ruiny i rdeściki jakieś, o, ziele lecznicze. Później nam się przyda, bo zrobimy sobie takiego właśnie taką alchemię. Tutaj te ogniste pokrzywy. Ogniste pokrzywy chyba są potrzebne później, tam jak magiem się grało, nie? Chyba mag może ogarnąć, więc to dobra. Tutaj chyba, czy jacyś bandyci ich nie atakowali przypadkiem? Już nawet sam nie pamiętam, ognista pokrzywa. Mi się ogniste pokrzywy mega kojarzą właśnie z magami. Bo też ogniste puchary, ale to było w Trójce chyba, nie? Dobrze pamiętam. U Dawidka ani u Sakę nie straszym banem. Poza tym Sakę sama straszy banem. A, o! Co to ten? Okej. Okay. Zaczyna na lewo. Czekaj, co? Na prawo. Co? What? Dobra, pogadajmy sobie z tym. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci po łbie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Okej, okay, lejemy gościa na łeb. Dobra. Proszę bardzo. Twojej ziemi? Uprawiasz ją? Twojej ziemi? Uprawiasz ją? Jasne. Z jakiej innej przyczyny musiałbyś mi płacić? Ale to jest farma Sekoba. Możesz iść i popytać o mnie. Nie mam nic przeciwko. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. W takim wypadku obawiam się, że muszę wygarbować ci skórę. No to... No cóż. O Jezu! Jak on bije się mocno! Gdzie są moje kryty? O mój Boże!
Ale jestem po prostu łamagą ostateczną. Kurde, trzeba było mu zapłacić 5 zł. I tyle. Goddamn. Z tymi stonkami już zrobiłem, ale wiem, że tu na polach jeszcze się po prostu ten pałętały. A najgorzej, ja zbierałem te... Ach, kurwa. Myślałem, że on będzie takim zwykłym wieśniakiem. A więc zrobił, kurde, jak chciał, absolutnie. No, nieźle. Mi się wydaje, że ja powinien trochę podnieść ten tutaj. Ten czat musimy podnieść trochę chociaż. Okej, tutaj. O, teraz będzie dobrze. Niekwestionowany łucznik. No właśnie, i to jest, kurde, problem mojego gameplayu. Teoretycznie jestem w stanie gościa nawalić, ale jakbym walił łukiem, ale tak to on mnie rozwali. Znaczy nie wiem dlaczego ja dostaję z dupy kryty. Takie po prostu piźnięcie takie, że szok. Nie dość, że mam naprawdę bardzo dużo HP, bo mam 200 zdrowia, ja mam naprawdę dużo zdrowia. To jeszcze kurde takie strzały dostaję na pysk. Kurde, co ja, Arquel jestem kurwa, że na strzała padam? Masakra. Co prawda on tam dostał z partyzanta, ale kurde. Z cyklu Nexus zostaje wpierdol. Ej, powiem wam, ja wrócę to i wszystkich pozabijam później. No, czekajcie, bo tu z Sekobem coś tam na pewno będzie jakieś zadanie. Nie wiem, czy mu zapłacić, czy próbować się z nim dalej bić. Sakra. To czemu nie zmieniasz na łuk? Dlatego, że jak zmienię na łuk, to mnie wtedy gościu rozwali na parę strzałów bez problemu. Zapiszmy sobie giereczkę. A, tą stóweczkę niech będzie. Niech będzie, dobra. Spróbujemy z nim jeszcze raz, kurde, zawalczyć. No chyba, że ja mogę wejść na ten kamień jakiś, kurde, jakoś tak. O kurwa, ty. Da się. Dobra, czekajcie. Dobra, okej. Proszę bardzo. No chodź i spróbuj. Chłopco go nawyzywał i zaczął spierdalać. O bogowie, walka! Kurde! Chłopco nie umie wykorzystać przewagi terenu. No i teraz gościu masz przerąbane. No i gościu, teraz niekwestionowany łucznik cię robi. Tylko muszę go tak zrobić, żeby go nie zabić. Okej, dobra. I teraz patrzcie. Nie. Zrobiony, kurwa, na łucznika. Absolutnie zrobiony. Napisujemy, 101. It's over, Bronco. I have the high ground, boys. Zrobiony. No i kurde, i tak się robi właśnie tą grę. Jestem z jakiejś zupki tutaj. Nie ma co marnować siebie i ogólnie. Nie próbuj tego ponownie. Co to znaczy? To ten, co? Rozrażni Bronka. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Worth it, boys. Będę nawet pracował, dobrze? O. Worth it. 200 expa. Kurde. Nie ma za co, no nie? Jednak się udało. Baltazar? Co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary Sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Kto? Chyba nie przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Na czym polega twoja praca? O, pilnuję owiec. Robię to, odkąd pamiętam. Zwierzaki są bardzo mądre i wierne, wiesz? No dobra. Masz jakiś kłopot z sąsiadami? Jakieś kłopoty z sąsiadami? Trawa po tej stronie wielkiego pola jest zawsze wysuszona i rzadka, więc zazwyczaj chodzę na pastwiska innych farmerów. Ona rowi to wszystko jedno, ale Bengar, do którego należą pastwiska na płaskowyżu, zawsze robi wielką aferę. Mówi, że Sekop winien mu zapłacić, ale Sekop nie wyda na to ani grosza. Okej. Może powinienem pomówić z Bengarem. Okej. Zrobisz to dla mnie? Zobaczymy. No dobra. Czy mogę, okej, oprócz tego wszystko w porządku? A poza tym, wszystko w porządku. Nie mogę narzekać. Dobra, okej, pogadajmy jeszcze z Sekobem. Pewnie znacie Rosji, to żona Sekoba. Tiltego, ten? Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Ty tu jesteś szefem?
Nie, jestem tylko synem Sekoba. Ale kiedy tylko staruszek wyciągnie kopyta, to wszystko będzie należało do mnie. Zadziwiające. Jak to jest, jak robić kogoś naucznika dobrze? Wie pan, to nie tak, że dobrze czy niedobrze. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. I to prawda. I to jest bardzo prawda. Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Tak, wiem. To Bronko. Robi co chce. Dostał w pierdzień. Tyle razy mu powtarzałem, że powinien wziąć się do roboty. Ale? Po prostu mnie nie słucha. Ojciec denerwuje się na mnie, że nie zdołałem zmusić tego obiboka do roboty. No to chyba ci pomogłem. Może ja mógłbym pomóc. Mówisz poważnie? W porządku. Posłuchaj, zagoń Bronka do pracy, a Bronek. Zapłacę ci 10 sztuk złota. Co ty na to? Niklas zbił na farmę i uwolnił strażnika, który pozabijał wiśniaków i Baltazara. O Boże. Dobra. Okay. Nie ma sprawy, ale będziesz musiał zapłacić więcej. W porządku, 20 sztuk. No dobra. Chcę więcej. Chcę więcej. 30? Chcę więcej. Może... 50? W porządku. Zobaczę, za co da się zrobić. Za 50 sztuk. Pośpiesz się. No i nieźle zrobione. Dobra. Idziemy, kurde, tutaj. Czy ja coś tu znajdę? Let's go. Uwaga. Dobra, idźmy do tego. A, to już go pobiliśmy w sumie. Hej, okay. Ty! Dobra, muszę porozmawiać z twoim ojcem. Muszę porozmawiać z twoim ojcem. Ojciec nie ma czasu. Ja mogę cię wysłuchać w jego imieniu. Przedstaw mnie swojemu ojcu. Twardziel z ciebie i pewnie niezły wojownik, co? Może w takim razie zawołam ojca. Nie kłopocz się, chłopcze. Sam go znajdę. Jak? Dobra, hej, dobra. Hej, ty! Aziaziać. Sam... Co porabiasz, kiedy znudzi ci się odgrywanie pana i władcy na farmie? Stoję na straży. Ci zafajdani strażnicy z miasta coraz częściej pojawiają się na farmie i kradną, co tylko wpadnie im w łapska. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia te dranie zabrały nam kilka owiec. Gdybym dorwał któregoś z nich, dopiero bym mu pokazał. Z pewnością. Dobra. Dlaczego najemnicy nie pomagają w walce ze strażnikami? Zanim się rozgrzeją, ja już wszystkich przepędzam. Uuu, we have a badass over here. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idioto. Okej, okay. Mieliśmy chyba tego Bronka wziąć do roboty, zagonić. Czekajcie, muszę chyba z nim pogadać, on gdzieś tu łazi. Dostanę 50 sztuk złota, kurde, koleś chciał mi dać dychę. Nie podbijaj do stówy. Nie podbiłem. Hey. Wiedziałem, że to już będzie górna granica. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka. Proszę, nie bij! Będę nawet pracował! Dobra, okej, ale ja go zagoniłem już do roboty, to czemu nie mogę tego? To ja za szybko wziąłem go, kurde? Zagoniłem do roboty? Powinienem, kurde, już... Ej, to trochę dziwne. Well? Te teksty, no nie? Hey. Dobra, Tilt, come on. Ja już go zagoniłem. Bronko wrócił do pracy. 50 ekspa. Naprawdę? To wspaniale. Tak, a teraz mi zapłać. Cóż, umowa to umowa, nie mam racji. 50 sztuk złota i 50... No i to mi się podoba. To jest przepiękny, kurde, przepiękny deal. 102, Boże, ile ja dałem? 102? Tak, 102. Dobra, idziemy do Sekoba w takim razie. Sekob, co ja mogę dla ciebie zrobić? Czego szukasz na mojej ziemi? Czy w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do nikogo nie należy? Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Dobra. Posłuchaj. Nie mam w tej chwili żadnej pracy dla ciebie. Okej. Okay. I to tyle? Well shit, Rosie. Hej. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Cóż, właściwie nie do końca. Kręgosłup strasznie mnie boli od ciężkiej pracy. Co cię tu sprowadza? Tak rzadko miewam gości. O Boże. Na ogół odwiedzają mnie albo zbiry z gór,
Albo ci okropni strażnicy miejscy. I co ci ostatnio robią? Ostatnio dość często nachodzą farmy, ale ty nie wyglądasz jak jeden z nich. Okej. Okay. Oh shit. Dobra, to tyle. Resztę chyba będziemy musieli na potworach dobić w takim razie. Tak mi się wydaje chyba. No chyba, że pójdziemy pogadać z tamtym tym, bo opatrzcie, pałasz bandytów. What the fuck? Czemu tutaj te pałasze sobie tak leżą? To jest zbiry z gór muszą tutaj przychodzić. Kręgosłup ją boli od czego innego. Gachi, don't ever gachi women! Bo bana dostaniesz. The fuck? Przycisk, what the fuck? Okej. Okay. Klikam coś. Nie ma tu więcej przycisków? Okej. Okay. Tu jest jeszcze jeden przycisk, okej, okay, widzę. Okej. Okay. Jest jeszcze jeden przycisk, okej, okay, uwaga. Przycisk. O kurwa! Znowu jedna z tych cholernych kurwa! O kurwa! O kurwa! O kurwa, kurwa! O chuj! O przejebane! O Jezu! O Jezu! Goni mnie! Jezu! Alarm! Jezu, biorę go tam! Troszkę się posunę. Nie wiedziałem! Alarm! Nie wiedziałem! Nie wiedziałem! Straż! Już chodź tutaj, no, sentenza, pomóż mi! Straż! Już po tobie, bydlaku! Dobra. Kamienny strażnik. Ornament, fragment dużego ozdobnego pierścienia. Okej, okay, fajnie. No i dobra, to mi się podoba. Zrobiliśmy to zajebiście, bym powiedział nawet. Polna bestia, dobra, zapiszmy tutaj sobie grę. Kurwa, dobrze, że... Ja tak mówię, o jakiego strażnika wam chodzi, nie? I dopiero teraz tak mówię, zespałnił się takie... O Jezu, strażnik, well się. No kurwa. Biją mnie. Fuck you. Fuck you. Ile jeszcze expa potrzebuję? Okej, okay, jeszcze ten mobek i mamy exp, i mamy tego idealnie. Nice. Teraz zrobione. Okej, okay, dobra. Chat, czy my chcemy nauczyć się tej broni jednoręcznej, żeby już zostać tym najemnikiem? Teoretycznie przyda nam się tą bronią jednoręczną się nauczyć. To na pewno nam się przyda. 15 punktów możemy wydać, będziemy już nieco lepsi w broni jednoręcznej. Ja myślę ten. Nigdy się nie przyciska różnych dziwnych przycisków. Kurde, no właśnie, to jest problem ze mną, że ja lubię klikać przyciski. Ja bardzo lubię klikać przyciski. A 104. Napiszmy się u Korda, się nauczymy. Kord, chodź. Come on. Naucz mnie walczyć. Trenuję tylko najemników. O. Chcę zostać najemnikiem. Chcę pod... I każdy najemnik, dopóki... Ej, kto mnie może nauczyć tu na farmie broni jednoręcznej? Jeszcze? Ktoś, kto tutaj... Ktoś się zna może? Kurwa, mać najgorzej, ty. To było oczywiste. Bo oni trenują tylko najemników. Trzymam się od tego z daleka. Siła zręczna, dobra. Siłę mogę dobra, no ale... O Jezu, broni jednoręcznej tu się nie nauczę pewnie, co? Znajdź życie. Wilk tylko tam zręczność chyba, nie? On tego ucznictwa może mi ogarnąć. Kurwa mać. Jeżeli on tego nie widzi, to bym musiał wrócić w takim razie do ten. No nic. Ale najgorzej, myślałem, że będzie można. Nic nie ci przecież, nic nowego. I to jest prawda. Może żona Sokoba, chociaż w sumie nie, bo boli ją noga. Czekajcie, bo gdzieś tutaj... Czy ja gdzieś tędy mogę przejść na tą farmę Bengara? Nie, tam są do lasu przejść, farma Bengara jest kawałek dalej. Dobra, czyli nie tędy, czyli musielibyśmy iść tutaj. A, do miasta trzeba było pójść, może Lee? Zaraz zagadamy z Lee, ale Lee o nie, a Ciper? U Cifera najlepszego dealera, zaraz zobaczymy, Ciper chyba nas lubi w sumie.
Ale zobaczymy. Powinniśmy się przespać tak swoją drogą. Odzyskać za darmo zdrowie. Z tym gdyby. Jest czy ta. Nie jest. No to pogadaj z Torlofem. Dobra. Wiesz, co wiesz o wodnym kręgu? Dobra. Prześpijmy się i najwyżej później będziemy zmierzać w stronę miasta. Do rana. Let's go. Czuję się wypoczęty po porządnym śnie. Dziękuję. Dobra, idziemy tutaj. Uwaga. Czego ty mnie nauczysz, powiedz mi, Cheaper? Jeżeli on tego nie widzi. Nie, on tylko pokazuje mi swoje towary. Wbrew jego woli. A tutaj zobaczcie, Gomez jest. Zobaczcie, to jest Gomez normalnie. Myślisz, że ja mam lepiej? Gomez się stoczył. Dobra. Bennett. Hej. Nie sprzedaje broni. Khaled nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. Pomaga cię wbrew jego woli. Dobra, jesteś farmerem? Tak go oczywiście. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Okej. Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź do Torlofa. On cię wypróbuje. Przeszedłem próbę. Dobrze, a więc poprzeć. Nie mów mi takich rzeczy. Okej. Inaczej bym się do tego zabrał. Chcę. Więc. Dobra, możesz mnie nauczyć, jak wykuć miecz? Jasne. Ale to cię będzie trochę kosztować. Okej. Zgoda. To była bardzo dobra cena. Okej, okay. Nauka kowalstwa, 2 punkty nauki, tylko ład. Co ma? Czego potrzeb... Ouu, patrzcie tutaj to. Pas najemnika, przez broń strzałami. Plus 5, jak będę miał najemnika, dobra. A Khaled tam jeszcze jest jakiś. Dobra. Który uczy broń... A, przy jeziorku obok chatki jest najemnik, który uczy jednoręcznej. A, dobra, dobra. Podaj sobie zrobić, czekaj, tą próbę Torlofa opłaca się samemu zrobić, ten, no ja już jestem po tej próbie. Właśnie też tak zdaję sobie sprawę, że lepiej byłoby to samemu zrobić. A czy wziąć expa za Korda, a później pójść tam tak czy siak samemu i to zrobić. Booster chyba trenuje. Dobra, Booster chyba, okej, dobra, to rzeczywiście, Boostera się nauczymy. On rzeczywiście nas uczył, tak, to super. No to teraz problem rozwiązany, znaczy powiem tak. Tak czy siak przyda nam się walka mieczem, to jest łucznik gameplay, ale no jednak jak będziemy mieczem walczyć, to walczymy mieczami pod dexterity, no nie? Więc to też nam się przyda, a tam ten drugi poziom fajnie się nim macha wtedy. Nie wiem, ten drugi poziom nie za bardzo, znaczy ten ostatni poziom mistrz mi się nie podoba za bardzo. No ale dobra, zaraz się poduczymy. Uwaga, booster. Dobra, broń jednoręczna. Raz, dwa, trzy. Okej. Okay. Uwaga, zobaczmy. I tak, już mamy. Wojownik, nice, dobrze. Dobrze. I teraz zobaczcie, że możemy kurde walczyć tak fajnie, tak. Hop. Myślisz, że ja mam lepiej? A, może takie combo robić. Nie mówię ci przecież nic nowego. Czyli takie combo, czyli raz, dwa. Nikt nie chce wiedzieć. Dobra, teraz nawet moglibyśmy zawalczyć z tym. Moglibyśmy zawalczyć z tym pajacem. Tymi pajacami, resztą pajacy może. Chociaż już teraz chyba by mógł dołączyć raczej. Ale dobrze wiem, Boże, ile tego tu jest, tych polnych bestii. Kudłate bestie potężnej postury i wzrostu. Jak zobaczysz 90 zręczności, to odblokowujesz akrobatykę. No właśnie to by się przydało, Bennett jest zbugowany. Bo odnawia mu się stal i to w nieskończoność. Ej, znaczy to jakbym chciał gdzieś tam pobawić się, no to spoko. To by się na pewno przydało. Jak i Nexturo Hunter. Ale teraz chyba będziemy mogli spróbować zawalczyć ten, bo jak już mamy lepszą umiejętność napierdzielania się, to może i któregoś z tych pajacy będziemy w stanie pokonać. Może tego Rodriguez'a, czy jak on nam się nazywa. Mam nadzieję przynajmniej. Ciekawe, czy koleś topi złoto. No właśnie. Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę, a co, nie widzisz? Trzeba po prostu słuchać. A, to jest Raul. Ja mam lepiej. O, Raul on się nazywa, ja pierdolę, Rodriguez, ja pierdolę. Dobra. Czego? Trzymam się od tego z daleka. Przyszło mi to do głowy. Dobra, chodź tutaj. Tak. Chyba przywalę ci w mordę. Chyba przyszedł. Do tej... O rany! Walka! Walka! Nie daj się! Nie przestawaj! Dołóż mu!
To będzie dla niego nauczka. Ale dalej nie mogę bić tak mogno. Myślisz, że zrobiłam lepiej? Powinien ten, tutaj hopa i teraz o. I teraz zapisać. Napisz grę. Opa. Czego? Raul, ty gnoju. Chyba właśnie tego ci teraz. Do tej... O rany! Jaki krycie! Ja pierdolę, jak oni to robią. Ale autentycznie, ja nie wiem jak oni to robią, jeżeli takie kryty na mnie lądują. To nie jest wiem, przez mój pancerz, czy przez level? Kołuki dobi miecze. No właśnie nie chcę tak zrobić, ale... Chyba przywalę cię. Do... O bogowie! Nie przestawaj! Dołóż mu! Nie przestawaj! Dołóż mu! Pokaż mu! Walk... Oj! To musiało być! Nie daj się! Nie daj się! Oni zrobią sobie krzywdę! Pokaż mu! Ten był celny! Broń się! To bolało! Uwaga! To bolało. Kurwa, tak blisko! Niezły wycisk! O, tak blisko! Ale mam taktykę na niego! Poznałeś już gościa, Onar miał na imię. Stary był i groźny, zawsze miał zmartwioną minę. Żadna wielka sprawa. Dobra, czekajcie, gdybym miał już full HP, to myślę, że poszłoby nam lepiej. Czego? O bogowie! Niech ma czego chciał! Niech ma czego chciał! Broń się! Nieźle! Jak było ładnie. Walnie AD, AD w powietrze. Nie wiem, ty mi powiedz. Czego chcę? Jeszcze raz, come on. Once again. Do tej... O bogowie! Broń się! Nieźle! Kurwa, no te krity. No te krity, no. Nie wiem, ty mi powiedz. Te krity po prostu, jakieś porąbane one są. Gdybym ja nie znał takich krytów, to bym normalnie gościa rozwalił. Trzeba po prostu słuchać. O! Nieźle! Widzicie, on mi po prostu pyk pyk. Pokaz. Dwa strzały yellow. Nie wiem, czy mi powiedz. On myśli, że to takie łatwe. Wziąłem ognisty łuk i go rozjebał po prostu tym łukiem, wiecie? Trzymam się od tego, tego zabrał. Czego? Ode mnie tego nie dostał. Chyba. Do te... O! Nieźle! Ja pierdolę, po prostu jest takie głupie. To jest tak, ja nie wiem nie jakim wiem, cudem on uderza we mnie takie strzały. I to nie wierzyć we wszystko, co się słyszy. Dobra. Raul, ostatnia próba. Czego chcesz? Nie, że o tym nie wiesz. Ostatnia próba. Chyba przywal... Nie mów, że to nie tak. O rany! Pokaż mu! Nie przestawaj! Pokaż mu! Pokaż mu! Uderz go! Uderz go! Niech ma czego chciał! Daj z siebie wszystko! Pokaż mu! Pokaż mu! Kurwa! Kurwa, no nie! Niezły wycisk! O, ja pierdolę! Złoto? Zaopiekuję się nim. O, ja pierdolę! Nie wiem, czy ty mi powiedz. Trzymam się od tego z daleka. Czego nie widzisz, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Chyba przywa... Do tej... Wcześniej. O rany! Wal... Pokaż mu! Pokaż mu! Oni zrobią sobie... Pokaż mu! Nic
Nie przestawaj! To będzie dla niego nauczka. Kurwa mać. Weź go łukiem rozjeb, gościu. Gościu, kurwa, ja bym chciał go rozwalić łukiem. Ale się po prostu nie da, no. On mnie bierze na dwa strzały. Dużo by mnie to kosztowało. Czemu temat? No patrz, chyba przywalę ci w mordę i patrz, co zrobimy. Dużo by mnie to... O, no i oczywiście, gościu mnie już ściąga. Patrzcie, i co robimy teraz? I patrzcie, o, i teraz co? Gościu, rozwal go łukiem. No i fajnie, że go rozwalę łukiem, jak go nie rozwalę łukiem. Ode mnie tego nie dostał. Odłóż broń! Ja tutaj walę się na łeb, gościu. Stój, śmieciu! Nieźle! Kurwa, no ja pierdolę! Nie wiem, ty mi powiedz. Nikt nie chce wiedzieć. Tak nikogo nie obchodzi. Nikt tak, nie chce czego chce? Tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Było dokładnie tak, jak mówisz. Odłóż broń! To tylko plot. Odłożysz wreszcie tę przeklętą broń? Dobra decyzja. I tak liczy się tylko siła. Więc nie mów. Odłóż broń! Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Odłóż broń! Odłożysz wreszcie tę prze... Obo... Mam swoje zdanie na ten temat. Kiepska sprawa. Stój, śmieciu! Dobra, mam plan. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Wal! Oni zrobią sobie krzywdę! Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Dobra. Teraz zapisuję tutaj grę. Zapisz grę jako 105, 106. I idziemy, gościa mele. Nie sądzę, że coś się zmieniło. To było oczywiste, do mojuszką można ufać. No chodź, chodź. Pokaż mu! Inaczej, no gdzie jesteś, gościu? Jakby gonił go sam Belia. Ja pierdolę, no kurwa, no po prostu weźcie mnie trzymajcie, bo ja nie wytrzymam z tym typem. Nie mów, że o tym nie wiesz. Odłóż broń! O bogowie! Coś się w końcu... Nieźle! Odłóż broń! Oh my god... Raul... Ty gnoju, Raul... Tylko teraz na kanale Nexus na Facebooku możesz oglądać na żywo, jak ukochany z tym przechodzi załamanie nerwowe. Nie wie, jak się trzyma. A Boże... dobra, 1.07, dobra, to była ostra próba. Zmarnowaliśmy milion potek. Trudno mi w to uwierzyć. Jeszcze zobaczymy. No i co? Chwila! No już dobrze, wygra... Czego chcesz? Nie można wierzyć we wszystko. Chcę się przyłączyć do Li. Jak tak dalej pójdzie... Co można myśleć? Wkaże nam tu ty... Sylwio... Dobra. Trudno mi w to uwierzyć. Chciałbym zostać najemnikiem. Co ty na to? Rób sobie... Dobra. Okej, idziemy teraz pogadać z Kordem. Jako, że nauczyliśmy się już walki mieczem jednoręcznym. Wierz mi. Ach, nasz useless łuk w grze. Naprawdę przydaje się. Dobra, Kord. Dobra. Chcę zostać naj... Podszkoliłeś? To może broń jednoręczna? Nie jestem w tym aż taki zły. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się... No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć. Uuu, nice. Nie wiem już, w co wierzyć.
Od czego po... Te dwa rodzaje broń... Dobra, tam. Okej, zostaliśmy najemnikiem, moi drodzy, udało się. Kurde. Gunnar się wkurzył, no Gunnar tam trzyma cały czas, kurde, gardę. A Torlov, chce zostać najemnikiem. Dobra. Co sądzą o mnie? Pomyśl, Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Kort uważa, że możesz do nas dołączyć. Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Rod uważa cię za mięczaka. Sentenca będzie na ciebie głosował. O Sylwiu i Bulk. Buster mówi, że jesteś w porządku. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś. Nawet jeśli Kort się temu trochę przysłuży. Na mój głos możesz w każdym razie liczyć. I wygrałeś kilka uczciwych pojedynków. Dla najemników to bardzo ważne. Nice. Większość najemników stoi za tobą. A gdzie jest Jarvis? Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. Idź. Gdzie jest Jarvis? On ci wyjaśni całą resztę. Gdzie jest Jarvis jeszcze? Jest gdzieś to jakiś koleś? Pogadaj z Jarvisem. Bardzo chętnie, czy to jest jakiś koleś, który też nam tutaj, kurde, ten... Bulko... W gospodzie... Jarvis. Zapiszmy, bo to różnie się kończy, takie spotkanie z najemnikami. Dobra. Hej, czy ja cię skądś nie znam? To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Okej. Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko tobie. A w obecnej sytuacji zagłosuję na ciebie tylko wtedy, jeśli będę pewien, że stoisz po stronie Lee. Dobra. Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Dobra. Czy wiesz, co zamierzali? Lee chce, żebyśmy czekali, aż paladyni w mieście wymrą z głodu. Ja wiem, dlaczego jesteś za Lee. Planuje zabrać nas wszystkich z wyspy. Bo to jesteś Jacek Kopczyński. A Inos wie, że nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem, jak zamierza tego dokonać, ale mu ufam. Dobra. Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników dołączyli do nas później. Nie byli w kolonii, ale walczyli z orkami dalej, na południu. Jakimś sposobem dowiedzieli się, że Lee szuka ludzi. Ich szefem był Sylwio. Uznał przywództwo Lee, ale teraz próbuje podburzać przeciwko niemu najemników. Sporo ludzi Lee uważa, że to żaden problem. Zrobi wszystko, żeby zrealizować swoje zamierzenia. Ostrze mrozuje składne. Więc co powinienem zrobić? To proste. Obij paru chłopaków Sylwia. Tym sposobem obie strony będą dokładnie wiedziały, za kim się opowiedziały. A jeśli do tego będziesz się trzymał zasad pojedynku, to zaskarbisz sobie szacunek. Czyli jeszcze Roda muszę nawalić na ryj. Dobra. Którzy z najemników to ludzie Sylwia? Jest sześciu chłopa. O Boże. Po pierwsze Sylwio i jego prawa ręka Bulko. Potem Rod, Sentenca, Fester i Raul. Gdzie był Fester? Reszta jest neutralna. Albo stoi po stronie Lee. Okej. Ilu ludzi Sylwia po... Jeżeli powalisz trzech z nich, pokażesz, po czyjej jesteś stronie. Kogo wybierzesz? Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej odwagi. Nie zadziałać. Dobra, nie zadziałać ten. Ilu Fester chciał mnie zrobić w konia. I to był jego błąd. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego... Dobrze, tylko spodziewam się, że... Dobra, czy jeszcze Roda musimy nawalić na pysk? Dobra. Okej, jeszcze Rod w takim razie. Ten koleś od dwuręcznych mieczy. Czekaj z tym, czy teraz może uda mi się go powalić, jak mam ten. Dobra, zapiszmy grę, uwaga. A, czekajcie, wiecie co, zapiszmy, może już będę miał full HP. Zapisujemy gierkę i gościa walimy na pysk. 109, robimy go podobny sposobem. Hej! Dobra. Chyba przydałaby ci... Dalej! Odłóż broń! O bogowie!
Jeszcze cię dorwę! Nie trzeba mi więcej kłopotów. Dobra, 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 dobra. Nie mówię ci przecież nic nowego. Dobra, okej, uwaga. Zapisujemy grę i gościu jest obity. Zapisz grę, 110. 1-0, 1-10. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. To tylko plot jest na ten temat. Mam swoje zdanie na ten temat. Nice! Nieźle! Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Dawaj mi miecza. Dwuręczny miecz Roda. Tak. On myśli, elegancko że zrobione, kurde, naucznika. 1-1-1. Ale kurde, jaki taktyk. To była jego decyzja. Pogadaj z Rodem w trakcie rozmowy. Mnie to kosztowało. Zabierz mu jego miecz. Nie można wierzyć. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Dobra, i co teraz zobaczymy? Nic mnie już nie dziwi. Nie próbuj tego ponownie. Tak, mój najlepszy przyjaciel. Dobrze, wygrałeś. Trzymać od tego z daleka. Dobra. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Może najpierw oddasz mi miecz? Powinien być mądrzejszy. Chcę mu oddać mu miecz, czy nie? Się od tego z daleka. Słyszę o tym. Trzeba po prostu słuchać. Zapowiedzieć, będziesz miał jego poparcie. Okej. To tylko plotki. Proszę, oto twój miecz. Czas najwyższy. Ciągle to samo. Chcę się... W porządku, nie chowam urazy. Dobrze walczysz, a... Bójki między przyjaciółmi to tutaj normalka. Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Dobra. Nie mów, że to nieprawda. Okej, zaskarbiliśmy sobie w zasadzie chyba wszystkich. Tutaj Jarvisa też w takim razie, bo trzech gości pobyliśmy. Na razie nie, położę się spać, wtedy będzie szybciej. Ilu ludzi Sylwia jest? Rod wygląda... Fester chciał... Poszedłem zobaczyć się... I? Koniecznie potrzebuję. Wystarczy, wystarczy! Okay. Jestem pod wrażeniem. Jeśli Lee mnie spyta, to bez wahania na ciebie zagłosuję. Nice! Dobra. Okej, okay, czy tutaj są jakieś takie spanko jakieś, ten? Ej, patrzcie. Czy ja mogę tutaj coś zajebać? Ej! 112. Trzymaj łapy z daleka! O kurwa! nie, najgorzej. Dlaczego oni się wszyscy na mnie gapią? Dlaczego wy się wszyscy na mnie gapicie? Nic się nie zmieni. Już w sumie. Aj kurwa, myślałem, że jak wczytam grę, to nikt się nie ruszy na mnie. God damn it. Mamy zagrać się w przyszłości z modem Returning? Nie mam pojęcia, co to jest ten mod Returning. Kurde, ale przypał trochę. Dobra, pogadajmy jeszcze ten... A ten koleś, co tutaj jest? Witaj, jestem tu nowy. Cześć, tu nowy. Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Masz strasznie dużo pracy, co? Racja. Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. To nie mój problem. Mogę kupić u ciebie jakąś... Wybór jest dość ubogi. O Boże, ale gówno. Ja wiem, w czym wielka siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Plecy mi się palą. Oh shit! Teraz z Torlofem jeszcze zagadajmy. To jakby gonił go sam Beliar. Dobra. No i tyle. Lecimy. Dobra, czy my czat jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć rolę najemnika? Khaled. A Khaled chyba coś tutaj sprzedaje, nie? Jak leci? Jak leci? A zatem chcesz się do nas przyłączyć, a? Masz jakąś przyzwoitą broń? No, całkiem dobre. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą! O kurwa, ty. O, shit! Jakie łuki, jakie kusze! Łuk dębowy, smoczy łuk, pogczęp. Holy shit! That's hot! That's very hot. Czy mógłbym się do was przyłączyć? Jeśli przejdziesz próbę! Już ją przeszedł. Dobrze, jeśli tak, to... No i dobra. Okej, okay, Lee. Zapisujemy grę jako 113, 1-3. Dobra. Jest dla koksów gry. Jest chuj trudny, no widzisz. Jestem gotowy, by do was dołączyć.
Co sądzą o tobie? Większość z nich jest po mojej stronie. W takim razie idź do Onara. Ja już z nim rozmawiałem, ale wynagrodzenie musisz sam sobie wynegocjować. O, najgorzej. Okej, idziemy do Onara w takim razie. Ale najpierw się prześpijmy. Przed taką rozmową o pracę to trzeba tutaj ogarnąć. Najgorzej z Onarem to nie ma kurde gadania. To raczej jest takie, że kurde, no trzeba tutaj. Dobra, Onar gdzieś tutaj chyba stoi, nie? Nie wiem, co mi się uda ugrać u niego. A, on jest chyba bardziej u góry, nie? Wasili? Nie próbuj tu nawet niczego dotykać. W przeciwnym razie oberwiesz w łeb. Dobra. Jest tu mnóstwo różnych rupieci. To prawda. Zaś większość z nich to dość cenne rupiecie. Prostemu człowiekowi jak ja trudno byłoby sobie pozwolić na te wszystkie luksusy. Na przykład co? Stare monety. Na czym polega twoja... Onar każe mi nadzorować. Martwi się, że coś może zniknąć. Większość jego najemników to byli skazańcy. Kiedy nikt nie patrzy, rozkradają wszystko, co da się ukraść. Tak, to jest... Czy ktoś próbował już coś ukraść? Było kilku, ale wszystkich złapały. No dobra. Panie Wasiliew. Dobra, farmer sobie idzie tutaj do spanka, a my idziemy do Onara. Nie targuj się z nim. Maria. Łóżka. O, shit, ja mu wleciałem chyba do... O kurwa, obudziłem Onara. Cholera, co jest? O, shit, dobra, zapiszmy grę. Kto cię tu u licha wpuścił? Co robisz na mojej farmie? Dobra. Chciałem kupić owce. Przysyła mnie Lee. Chcę pracować jako najemnik. Już z nim rozmawiałem. To on jest za ciebie odpowiedzialny. Niech ci będzie. Ale żadnego obijania się. Trzymaj się z dala od chłopów, a i łapy precz od dziewuch. A co najważniejsze, nie próbuj nic kraść. Kapujesz? Prosta wszystkie sprawa, wszystkie pozostałe jasne. Sprawy załatwiaj z Lee. Okej. No, pozostaje nam tylko omówić kwestię twojego wynagrodzenia. Okej, co z moją wypłatą? Co z moją wypłatą? Zastanówmy się. Niech no pomyślę. 50 sztuk złota. Coś tam mówił? Płacisz za dzień? A myślałeś, że co? Za tydzień? Chyba rzeczywiście. Więc rusz dupsko i bierz... Nie będę ich za tobą nosił. No dobra. W porządku. No. W porządku. Też tak uważam. Teraz idź pogadać z Lee. Okej, okay, chciałem kupić owce. Czajcie, do Onara przecież chcę kupić owce. Kurwa. Ale to jest dużo taki. Wiecie co? Tak dla... z ciekawości ja sobie tylko wezmę, zapiszę grę jako 113 i zobaczę, co jest w środku. Nie, jakieś tam kurwa sery. Kurwa, Maria, co to pierdolę? O Jezu, zabiją mnie kobiety. Chciałem zobaczyć tam coś cennego, ja same kufry. Jakieś tam kurde z jedzeniem. No nic, idziemy zyskać pancerz najemnika, jakąś broń najemnika, ale ta broń to i tak tego. Idź do koszar, podjeb talerz, to zostanie 60 sztuk złota za dzień. Naprawdę? Co ty gadasz? Jak podjebać talerz? Jestem gotowy, by do was dołączyć. Nice. Rozmawiałeś z Onarem? Tak, zgodził się. No to witamy na pokładzie. Masz tu przyzwoity pancerz, przyda ci się. Pyk. Cieszę się, że jesteś z nami. Mam już dla ciebie pierwsze zadanie. Chodzi o paladynów. Pora, byś złożył im wizytę. W końcu. I tak chciałeś tam iść, nie? Jak mam się teraz dostać do paladynów? To proste. Zaniesiesz im moją propozycję pokojową. Znam lorda Hagena, dowódcę paladynów jeszcze z królewskiej armii. Wiem, co sobie teraz myśli. Ma zbyt mało ludzi, przyjmie więc moje warunki, a w każdym razie na pewno cię wysłucha. Napisałem do niego list. Masz. Okej. Okay. Dzięki niemu dopuszczą cię przed dowódcę paladynów. No dobra. To tyle? Okej, okay. Khaled. No i dobra, no i zobaczmy, jak lepszy jest ten pancerz tutaj. 30, a nie taki mocny. 5 obronie przed bronią.
Tamten jeszcze miał przed ogniem skórzany pancerz. Well, shit. Myślałem, że to będzie trochę coś lepszego. A da się z kimś pogadać o lepszy pancerz, czy to trzeba kupić ten pancerz? Witamy wśród najemników. Tak, nie tak, dzięki. Jak tylko pojawi się jakaś robota, dam ci znać. Naprawdę niczego dobra. Nie dowie. Okej, u kogoś, a da się może, bo na przykład tak, ten lepszy pancerz strażnika da się chyba kupić. Myślisz, że ja mam lepiej? Tylko teraz właśnie nie wiem. Zostaniesz w Górniczej Dolinie, dobra. Wcześniej czy później musiało się to zdarzyć. Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie! Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie On myśli, jakąś że to robotę. Słuchał mnie właściwie. No dobra, moi drodzy, jesteśmy kurde na emnikami. Coś się zmieniło. W takim razie, co, idziemy ten... Spójrzcie na niego. Czego chcesz? Nie myśl sobie, że okaże ci szacunek. Tylko dlatego, że jesteś teraz jednym z nas. Nie wiesz. Powiem ci coś. Cokolwiek byś na siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego. Chyba trzeba ci w pierdzie znowu złożyć. Dla mnie jesteś tylko... Już w co wierzyć. W czym problem? Znam ja takich jak ty. Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak pawie. I chwalą się swoimi bohaterskimi czynami. O, patrzcie na niego. Nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić w pysk jednego z chłopaków, bo przechwalał się, że nawet z jedną ręką uwiązaną za plecami może powalić czarnego trolla. I co w tym dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak to, co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś widział czarnego trolla, Mondralo? Podejdziesz krok za blisko, a rozszarpią cię na strzępy. W końcu to była jego decyzja. Nie wierzysz. Żaden problem. Czarnego trolla? Żaden problem. Sam się o to prosisz. Powinienem już dawno dać ci w mordę, skoro taki wspaniały z ciebie wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Honor i szczękę w jednym kawałku? Nie jest tego wiele, sam przyznasz. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trolla, obsypię cię złotem. Co ty na to? Spoko. Lepiej. Nie mam czasu na co więc ludzi. Okej, chyba przywalę ci w morze. Twoje zdanie na ten temat. Dobra. Idziemy! Jako najemnik w końcu możemy się kurde tej wozić. Więc co, sentenza? Czy coś miałeś mi do powiedzenia? Kurde, teraz jak jestem. O, dawaj moje złoto. Z przodu twojej twarzy. Kurde, z przodu twojej głowy to twarz czy dupa? Dobra, w sumie teoretycznie moglibyśmy też pójść te worki poogarniać, ale to co będzie się działo dalej, zobaczymy w kolejnym odcineczku Gotika. Pa, pa.